Cześć wszystkim, znowu Point 7. Przeciąg Pillars of Eternity, dodatek Biała Marchia. Dobra, w tym odcinku bierzemy najpierw się za zwiedzanie dalszej części baterii, a potem wejdziemy do właściwej twierdzy. Czy z tym gościem gadaliśmy? Nie przypominam sobie. Witaj, miło spotkać innych wędrowców na szlaku. Możesz tutaj śmiało odpocząć. Ingot da mi znać, jeśli zbliżą się do nas jakieś ogry. Trzeba będzie niedługo zejść z góry, ale wciąż pozostały mi jakieś towary, jeśli potrzebujesz. Kim jesteś? Nazywam się Targaer. Czasami odwiedzam krzepę, by pohandlować, ale nie takimi cudami jak Yduram, zwykłe zapasy i składniki. Przyszedłem tutaj, aby odetchnąć po napadzie. Nigdy nie przepadałem za wioskami. Trenuj do baterii Durgana. A, jesteś jednym z takich, co? Idź drogą na północ, potem na zachód, przez most. Połapiesz się, kiedy będziesz już na miejscu. Uważaj na siebie, niedawno pojawiły się tutaj legofaty. Jeśli zdążyły zająć zdążyły się zająć paroma karawanami. Wiesz coś na temat rabusiów w tej okolicy? Jasne, większość karawan musi jechać jedyną drogą do przełęczy. Grupa rozbójników rozstawiła się na północ, stąd przed zakrętem. Jeśli mają dobry dzień, wezmą tylko my to, jeśli gorszy, to i głowę. Trzymam się od nich z daleka, a oni rzadko schodzą z góry. Okej, dobra, co masz na sprzedaż? Znakomite rzeczy. No i w sumie tyle. Jeszcze tundrowe rzeczy. Tundrowe odzienie, redukcja urażeń zimna. Meh. No i zestawy obozowe. Okej. Myślałem, że da opcję darmowego odpoczynku, ale wygląda na to, że nie. Dobra, to zajdźmy jeszcze tutaj. Jest taki zakątek, którego nie zwiedziliśmy. Dało się coś odkryć? Okej, to chyba było jeszcze w piwnicy Galvino i nie zauważyłem, ale dobra, nieważne. Jelenie, które nas atakują. Okej. Dorosły jeleń. Okej, jeżeli chcą nas atakować, to dobra. Zajmiemy się nimi. Dobra, ładna kula ognia. Chyba całkiem nieźle nas haratają na początku. Dobra, użyj swojej furii. Okej, dobra, dalej atakuj. Ładnie, jeden padł. Drugi padł. Ty pomóż tutaj. Ty możesz przewrócić go. Okej, i to tyle. Okej, dostaliśmy doświadczenie za zabijanie jeleni. To były jakieś nadzwyczaj harde jelenie. W sumie nie mam pojęcia, dlaczego miałyby nas zaatakować. Ale spoko. Dobra. To którędy chcemy się udać? Dobra, pozwiedzajmy może całe tereny twierdzy, zanim spróbujemy wejść do środka właściwego. Gdziekolwiek by to nie było. O! Zguby lodu, które pominaliśmy. I lagufat dowódca. Dobra, ty się zajmij nim. Się zajmij tym lagufatem. Aparat się ustaw. Okej, dobra. Chyba nas szarżują jakoś. Okej, dobra. Może najpierw przewróćmy tego i nim się zajmijmy.
Ze względu na to, że ten już pada. Ładnie. Dobra. Z ty swoimi płomiennymi mieczami będziesz tych karać. Ty strzelaj do niego. Ty również pomożesz, ty się zajmiesz dowódcą. Dobra. I magiczne ataki na nich. Dobra. Co teraz? Może strzelaj. Dobra. Magiczne pociski. Dobra. Już tylko te dwie zguby mroza zostały. Nie, musieliśmy raczej tu być. Przy zwłokach karawany. Wydaje mi się, że tu mieliśmy jakieś zadanie do wykonania. Okej. Więc wygląda na to, że czasami potwory się respią. Dobra. Jeblico, czy jest tutaj coś? Chyba nie ma. Jest tylko beczka z zestawem opazowym. Tak, już raczej musieliśmy tu być. Dobra. Zobaczmy, co tutaj mamy. Okej. Tu mamy jakieś wejście. Strażnice baterii. Raczej to nie jest właściwa bateria. Właśnie do właściwej baterii na pewno musi być chronione. Okej. Talizman niezłomności. Tak plus 2. Kiedy wytrzymało się z powyżej 50% przyrost skupienia plus 25%, kiedy wytrzymało się z powyżej 50%. Skupienia to pewnie dla enigmatyka. Okej. Mało przydatne, ale dobra. Dobra, to może wejdźmy do tej strażnicy, co? Wygląda na to, że główne wejście jest tutaj. Więc tutaj możemy znaleźć coś ciekawego. Okej. Jakiś łuk. Kiedy bierzesz łuk do ręki, czujesz, jak wibruje on od dziwnie znajomej energii. Z plecaka wyciągasz srebrną strzałę, którą znalazłeś przy rannym wilku. Kiedy zbliżasz strzałę do łuku, pocisk nagle sam trafia w miejsce. Słyszysz trzaski, szum i na obu końcach łęczyska pojawia się blada smuga światła. Ciągniesz za strzałę i czujesz bardzo silny opór. Okej. Staliśmy burzowiec. Łuk myśliwski, przedmiot dwuręczny. Obrażenia... Elektryczność kłute. Redukcja obrażeń minus 6. Elektryczność. Okej. Ona ma specjalność w łukach myśli... W łukach myśliwskich, ponieważ ma... tak, biegłość broni chłop. Czy również łuki myśliwskie. To myślę, że przypiszemy do niej. Ten burzowiec. Póki co będziemy nie ustrzelać. Dobra, duchowe przypisania. A, tylko do pieśniarza, enigmatyka i łowcy. Okej, szkoda. Wygląda na bardzo fajny. Dobra. Najwidoczniej może matce moglibyśmy to przepisać? Nie, nie za bardzo. Nie, już ona chyba ma bronie łotrzykowskie. Okej, szkoda. Będziemy musieli kiedy indziej z tego wykorzystać. Dobra, tyle. Z tej strażnicy schodzimy. No i dobra. No to przez most. Sama lokacja jest w ogóle spora. Na szczęście większość już zwiedziliśmy. Została już nam tylko ta część z właściwą baterią.
Okej, coś tutaj mamy? Nie. Musimy wejść po schodach. Okej, dobra. Wygląda to, że ktoś kiedyś próbował szarżować te schody. Nie wyglądało, żeby tam ci ludzie sobie tak po prostu wchodzili na nie beztrosko. No i mamy właściwe drzwi. That caravan must have had a half ton of steel. Coinmaster Zoltan's finally getting his way. Okay. For now, the other commandants will have his head. Only if they don't tear each other to pieces first. I heard Maroon and Exandru. Last thing I want is to get on Maroon's bad side. Fine, just say the words then. I'm getting hoarse. Mhm. Okej, szkoda, że nie powiedzieli tych słów. Co prawda i tak już je znamy, ale mogłoby na to oszczędzić troszkę szamu. Dlaczego, dlatego korzystasz zawsze z takich dużych kosturów niezłomnych? Dobra. Nic więcej tu nie ma. Więc gotowi czy nie? Wchodzimy. Chociaż wicher i lód poszczerbiły mury długimi zygzakami pęknięć, brama twierdzy wydaje się być równie twarda i zimna jak lodowiec. Złocone panele układają się w kolumny wzdłuż wrót. Większość przedstawia sceny z codziennego życia. Krasnoludy wykopujące tunele, popychające górnicze wózki, czy wysiadających przy długich stołach. Jeden z nich znajduje się na poziomie oczu, przyciąga jednak twoją uwagę. To płaskorzeźba przedstawiająca blankowany mur. Ponad nią znajduje się wgłębienie w kształcie kowadła. Okej, okay, umieść płytkę z kowadła z kowadłem w płaskorzeźbie. Płytka w kształcie kowadła idealnie pasuje do wgłębienia. Czujesz ciepłą wibrację pod czubkami palców, kiedy wsuwasz ją na miejsce. Okej, okay, durgańskie młoty niechaj stukają, kowadła nasze niechaj dźwięcznie śpiewają. Dalej słyszysz melodyjne dzwonienie metalu o metal i cichy śpiew piosenki robotników. Okej. Okay. Pchnij płaskorzeźbę przedstawiającą blankowany mur. Uderz płaskorzeźbę kowadła. Kiedy uderzasz, odpowiada ci dźwięczne brzęknięcie. Twoja dłoń wibruje, jakby uderzyła o metal. Zerkasz na płaskorzeźbę i widzisz panele po obu stronach muru i kowadła ożyły. Ogry i wojownicy gromadzą się na bitwę. Ich sylwetki podświetlane są przez wytrawione w metalu zawijasy. Malutkie postacie poruszają się i przesuwają ożywione migotaniem i blaskiem niewidocznego ognia. Okej, okay, to jest chyba pierwsza część. Gorąca kuźnia, tam w pocie czoła stal wykuwamy ku chwale Abydona. Szum esencji cichnie, a płaskorzeźba wraca do pierwotnego stanu. Okej, okay, dobra, no to jeszcze raz. Mury baterii przed zbójem i bestią dzieł naszych ochroną. Okej, okay, słyszysz? Ciężki stukot jakiegoś mechanizmu przełączającego się za płytką. Okej, okay, pchnij płaskorzeźbę przedstawiającą blankowany mur. Starczy lekki nacisk palców, by z łatwością go przesunąć. Kierujesz go w górę nad płaskorzeźbę z kowadłem, gdzie z trzaskiem pasowuje się na miejsce. Pod nim znajduje się głęboki otwór w kształcie otwartej paszczy smotka. Okej, okay, gorąca kuźnia, tam w pocie czoła stal wykuwamy ku chwale Abydona. Z otwartej paszczy zionie ciepłe powietrze, łaskocząc twoją zamarzniętą twarz. Okej. Okay. Włóż palce w otwór. Okej, okay. Wygląda to, że trzeba było włożyć broń.
No to jeszcze raz. Najpierw to. Potem mury. Włóż swoją broń do paszczy. Nie. No dobra. Uderz, mury, pchnij. Przyjrzyj się uważnie u paszczy. Gorące ziemię z paszczy uniemożliwia ci zbliżenie się, ale krawędź otworu otaczającego go niewielkie zęby są poczerniałe od sadzy. Niechodzący wdychasz nieco parów, nie mają zapachu, ale aż kręci ci się w głowie. Okej. Okay. Zauważasz, że jęzor smoka służy do rozpalania ognia. Umieszczony jest na zawiasach i doczepiony do kawałka krzemienia. Okej, okay, no to naciśnijmy jęzor, aby podpalić paszczę. Ciepły podmuch staje w płomieniach z potężnym buchnięciem. Oczy smoka rozpalają się, a krawędź paszczy okalają płomienie. Kilka chwil później panel oddala się od siebie, a ogromne wrota otwierają się, odsłaniając wielką salę. Okej. Okay. Wygląda na to, że nie tylko trzeba było znać słowa, ale również rytuał. Okej, okay, czy to były dusze, które teraz wyleciały? Mm-hmm. Nie wiem. Dobra, wchodzimy do środka. Wyczuwam bliskość kolejnej części hełmu. Okej, okay. Jesteśmy w baterii. Wielka sala jest... No może nie jest za bardzo wielka, ale nie jest też mała. Bo musimy zejść pod nią najwidoczniej. Okej, okay. Bandyci zrabowali 441? Serio? Dobra, to jest ta rzecz z tym hełmem. Feels even colder in here. Something isn't right. No, daj spokój. Wszyscy poprzedni mieszkańcy tego miejsca wyginęli w tajemniczych okolicznościach, a ty mówisz, że coś jest nie tak. Okej, okay, zauważyłaś coś ukrytego. Okej, okay, tam. Dobra. Zaraz do tego podejdziemy. Czy to jest jakiś konstrukt? Czy pomnik? Pokryty warstwą rdzy posąg Abydona wykonano bardzo starannie, łącznie ze śrubami i nitami. Okej, co my tu mamy? Zębatka, które widocznie są warte. We earned this. Durgan's steel has lined our halls in gold. Your vanity dishonors Abydon and cheapens us all. These weapons are ours. Or have you two forgotten how to hold a sword? Okay. If they need reminders that they're dead, I'd be happy to oblige them. Dzięki, niezłomny. Na pewno skorzystamy z tego. Okej, okay, wygląda na to, że to była jakaś sprzeczka. Czy ten gość po prostu chciał sprzedawać? Skarbnik, zasłużyliśmy na to, zbogaciliśmy się dzięki durgańskiej stali. Czyli co, po prostu skarbnik chciał sprzedawać ich zbroję, czy raczej ekwipunek, a reszta nie chciała? Dobra, zobaczymy. Co my tu mamy? Szmaragd i więcej zębatek. Okay. Czy nie tutaj korzystali z zębatek jako waluty? Wejście wyżej na to wygląda. Przy okazji, całkiem tu głośno jest. Ciekawi mnie, co to za odgłosy. Słyszymy. Jakiś duch tam poszedł. Arpiew, zbadajmy ten korytarz.
O, i drzwi się zatrzasnęły. I mamy nośniki dusz. Świetnie, ponieważ potrzebujemy więcej nośników dusz, aby naładować odkupiciela świętego Idweny. Dobra. No to ognia. Dobra. Są tarczownicy. Pierwsza linia, niech się rzuci na nich. Druga linia również może się rzucić. Co to? Przewrót? Powalenie jest? Na odległość? Dobra, ty powal jego. Ty możesz rzucić lancę. Świetnie. To był ten miecz. Co tobie się stało? Nie wiem. Jakieś ma połączenie z tym. Dobra. No, dostępujesz jeden ładunek czy dwa? Jeden. Muszę chyba mu dawać wszystkie kile do zbierania. Przy okazji, jakie statystyki ma teraz twoja broń? 25% na zniszczenie oraz święta moc 3 razy przed odpoczynkiem i znakomitą jakość. Dobra. Szpiegu, idź dalej. To wygląda na jakąś kuźnię. Dobra, no to ściągajmy ich. Dobra, ty ruszaj do przodu. Wszyscy ruszajcie do przodu. A wy zajmijcie się tylnią linią. Okej. No i właśnie, nowa muzyka jest. Nigdzie wcześniej nie było takiej ścieżki. Dobra, ty się zajmij tym. Pozwól Ederowi wykończyć go. Świetnie. Ty jesteś w zwarciu, to musisz pozostać. To teraz skupcie się na tym, żeby Eder miał większe szanse wykończyć tego gościa. Dobra, chyba musimy użyć serca furii, żeby powalili wszystkich naszych. Dobra, zajmij się zgubą lodu. Świetnie. To już powinno chyba wystarczyć. Okej, dobra, naładowaliśmy. I teraz dostaliśmy chyba szansę 5% na rzucenie przy trafieniu krytycznym kolumna wiary. Okej, ożywienie podczas walki 5 razy. Cokolwiek to ma oznaczać. Strajcy tchórze. Okej, pierwszy raz też coś takiego się pojawiło, wcześniej nic nie mieliśmy, co by coś takiego robiło w grze. Dobra. Zwiedzamy wszystko, co tu jest. Stos monet. Rękawice potężnych ciosów. Obrażenia w zwarciu plus 10%, okej. Ci ludzie mieli przy sobie złoto, więc... Znaczy te szkielety miały przy sobie złoto, więc to chyba nie były krasnoludy. Znakomita szabla. Chyba ktoś się musiał tutaj wdarć. Wdarł.
Durgan's the only one with sense. Anyone who says otherwise is a fool. That cheat sold our steel and kept the coin himself. Maroon! She won't rest until our corpses decorate the halls. Mm-hmm. Okay. Coś tu więcej mamy? Nie. Tylko troszkę błyskotek. Dobra. Widzieliśmy już takie jeden taki posąg. Zwiedzamy dalej. Okej, jest guba tylko tu jest. Dobra. Podejdźmy bliżej. Okej, nie tylko. Z którą są również kapłani. Dobra. Pierwsza linia idzie tutaj, druga rzuca się na kapłana. Ty sobie również możesz się rzucić na tego kapłana. Okej, co tobie się stało? Chyba ten kapłan musiał na nią coś rzucić. Dobra. Ognistą kulę. Możesz serce furii rzucić. Dobra, zajmijmy się może jeszcze tą kapłanką. Ty podejdź tutaj, będziesz mi zadawała większe obrażenia. No, Eder sporo otrzymuje obrażeń. To jest nowość. W ogóle po raz pierwszy raz coś nam zadaje chyba obrażenia w tym dodatku. Dobra. Rzućmy jeszcze pociski na tą kapłankę. Może barbarzynika niech się na nią rzuci również. O, pułapka uruchomiona, okej. Trzeba na to w takim razie uważać. Dobra. Kolejna pułapka, spoko. I coś ukrytego. Pewnie po drugiej stronie ściany musi być. Okej, to się nie uda. Dobra, w takim razie będziemy musieli na nie po prostu uważać. Hey there. We've got to survive. By any means necessary. Uh-huh. We'll have blood in these halls before long. Mm-hmm. Są jakieś kolejne drzwi. Z pomieszczeni Maroon, kiedy podchodzisz do drzwi, z powietrza migocze fale esencji, starożytne kamienie dookoła zgrzytają i stukają, a korytarze niesie się echo kobiecego głosu. Stop right there. You must be some merchant come to speak with Zoltan. Swoje chwile milczenia, podczas której gniewna esencja kobiety gromadzi się po drugiej stronie drzwi jak burzowe chmury. Cała sala aż trzeszczy w szwach od siły jej obecności. I'd pick the lock, but I think she'll notice. Our illustrious coin master may let you plunder our armory, but I've got other ideas for dealing with your lot. Mówi głośno i ostrym tonem, jakby ktoś trzaskał drzwiami. Jej słowa odbijają się echem po sali, a zebrane dookoła duchy budzą się i rozglądają z niepokojem. Turn and go before I show you how an arms warden deals with trespassers. Grupa zwana Bractwem Ołowianego Klucza czegoś tutaj poszukuje. Duchy poruszają się, rozglądają i zdrygają. Otwierają szeroko świecące oczy, kiedy cię widzą, zupełnie jakby dopiero teraz cię zauważyły. Równie szybko odwracają wzrok i wydają się o tobie zapomnieć. Jednak teraz sprawiają wrażenie bardziej czułych. Whoever you're searching for, I haven't seen them. And none get past me.
Leave our halls. Go back to whatever land you hail from. Fundamenty waszej twierdzy pobłogosławił sam Abydon. Jakże mógłbym wam jakoś zagrozić? You sound like Exandru. At least you're no friend of Zoltan's then. Czujesz po nogach przeciąg spod drzwi. You may pass, but don't make me regret this. I'll be watching you. Okej. Okay. To poszło łatwiej niż myślałem. Domyślałem się, że alternatywą była walka z duchami. Ale spoko. Dobra. W następnym odcinku zwiedzimy resztę wielkiej sali. Tutaj mamy jeszcze jakieś drzwi, których nie otworzyliśmy. Tutaj mamy jakieś wejście na wyższy poziom. Więc wygląda na to, że będzie tutaj sporo do zwiedzania. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!